Zima nie jest okresem, który sprzyja osobom bezdomnym. W Sosnowcu, gdy temperatura spadnie poniżej zera, mogą znaleźć schronienie w tak zwanym ciepłobusie. Autobus będzie się przemieszczał z ciepłymi napojami, posiłkami po różnych dzielnicach miasta. Tak? To są wyznaczone punkty. I tam można przyjść, można się zagrzać, można zjeść ciepły posiłek. Jak również ostatnim kursem dojechać bezpiecznie do sosnowieckiej noclegowni. Ciepłobus na ulicach Sosnowca pojawiał się już w poprzednich latach i według statystyk cieszył się dużą popularnością. Dziennie z takiej możliwości korzystało nawet kilkadziesiąt osób. Oczywiście akcję będziemy prowadzili w te dni takie najzimniejsze. Jeżeli temperatura będzie plusowa, wówczas ten ciepłobus nie będzie wyjeżdżał, co nie zmienia faktu, że my również oferujemy tutaj dla mieszkańców, dla tej grupy najbardziej potrzebujących zarówno jest ogrzewalnia, jest również nasze miejskie stołówki, które są dla tych osób przygotowane. Ciepłobus zwykle startuje o 15:30. Można go spotkać przy ulicy Robotniczej w Milowicach czy w Centrum oraz w kilku innych lokalizacjach w mieście. O 23:00 ciepłobus kończy swój bieg i wraca do zajezdni.